Postanowiłem, iż będę mówić w języku angielskim. Myślę, że ważne jest to, abyśmy działali wspólnie na poziomie międzynarodowym w celu rozwiązania problemów, o których dzisiaj rozmawiamy. Wspólny język, myślę, że może nam pomóc. Również większość publikacji to publikacje w języku naturalnie angielskim. Mniej jest ich po francusku, pewnie mniej również po polsku czy w innych językach. Angielski jest takim wspólnym językiem naukowców. Po pierwsze podkreślam, że temat, o którym mówię, jest niezwykle ważny, niezwykle złożony jednocześnie. Samo zdrowie naturalnie jest czymś niezwykle złożonym. A tutaj dodatkowo różnego typu interakcje i wpływ pól magnetycznych na zdrowie, wywoływanie ewentualnie różnych chorób, to coś rzeczywiście niezwykle złożonego. Ja spróbuję naturalnie prostym językiem opowiedzieć o tych bardzo złożonych kwestiach. To problemy, które dotyczą dorosłych, a również dzieci. Przede wszystkim zwracam uwagę na dzieci. Ten problem wśród dzieci to coś, o czym w szczególności powinniśmy pamiętać. Na kolejnym slajdzie chcę krótko przypomnieć postęp technologiczny, z którym mamy do czynienia od wielu lat. Tutaj na tym slajdzie zaznaczyłem od roku 1900 do dnia dzisiejszego, czyli różnego typu wynalazki związane z elektrycznością, potem radio, dalej radar, telewizja, komputery, telefony komórkowe, a dziś smartfony, sieci Wi-Fi i tak dalej. Z tym rozwojem myśli technologicznej wiążą się różnego typu choroby, które były opisywane przez naukę od ponad 100 lat. Na początku porażenie po prostu prądem elektrycznym, ale dalej różnego typu nowotwory, choroby związane z narażeniem na działanie radarów, również telewizji, potem choroby skórne na przykład, które często wiążą się z długim siedzeniem przed ekranem komputerowym, tradycyjnymi komputerami jeszcze w latach 70., ale potem również często opisywane poronienia, guzy mózgowe oraz elektrowrażliwość, o której coraz więcej się dzisiaj mówi. Oficjalnie przyjęte normy często nie są wystarczające dla ochrony zdrowia człowieka, w szczególności zdrowia dzieci. Na to zwracam uwagę już na samym wstępie mojego wystąpienia. Istnieje moim zdaniem pewna różnica z jednej strony między tymi normami, które są akceptowane na poziomie społecznym, również normami przyjętymi w przepisach, a z drugiej strony tymi odkryciami nauki, które są stosunkowo niedawne, ale które wskazują właśnie niepokojąco na inne częstotliwości, które powodują negatywny wpływ na zdrowie. Kolejny slajd mówi o Światowej Organizacji Zdrowia. Już w 2002 roku bardzo niskie częstotliwości, tak zwane częstotliwości ELF, zostały sklasyfikowane przez właśnie Światową Organizację Zdrowia, WHO, jako możliwie karcynogenne, tak zwana grupa 2B. Oznacza to, że do końca nie możemy być pewni tego, jaki jest wpływ właśnie tego typu częstotliwości na zdrowie człowieka. Dalej w roku 2013 frekwencje radiowe, tak zwane RF, zostały również sklasyfikowane jako możliwie karcynogenne. Znowu, tak zwana grupa 2B WHO. Jasne zatem jest w tej chwili, że istnieje ryzyko, iż może wystąpić nowotwór ze względu właśnie na wystawienie, na ekspozycję na tego typu częstotliwości, tak zwane ELF oraz RF. W swoim wystąpieniu pragnę szczególnie skoncentrować się na tak zwanej elektrowrażliwości, EHS. To ważny temat, coraz więcej badań naukowych na ten temat pojawia się, w szczególności dzieci cierpią na elektrowrażliwość.
W roku 1996 w Berlinie Światowa Organizacja Zdrowia zorganizowała warsztaty na temat elektrowrażliwości oraz wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej, czyli EHS i MCS. To te dwa obszary, które często ze sobą się wiążą. W moim wystąpieniu często będę odnosić się właśnie do EHS oraz MCS, gdzie właśnie częstotliwości oraz różnego typu substancje chemiczne prowadzą do elektrowrażliwości oraz wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej. W roku 1996 właśnie w Berlinie już organizowane były warsztaty na ten temat, gdzie naukowcy wymieniali się doświadczeniami na temat EHS oraz MCS. Dalej w roku 1997 w Sztokholmie Komisja Europejska przedstawiła swój raport na ten temat. W raporcie tym znajdujemy informacje o tym, iż coraz częstszym problemem właśnie staje się EHS i MCS w kontekście rozwoju komunikacji bezprzewodowej, korzystania z telefonów komórkowych, sieci Wi-Fi. To zjawisko EHS było właśnie opisane w tym raporcie. W sposób oficjalny w raporcie numer 292 w roku 2005 Światowa Organizacja Zdrowia uznała ten fakt właśnie, że elektrowrażliwość jest oficjalnie została wprowadzona gdyby na listę chorób. Razem z zespołem przebadaliśmy ponad 2000 pacjentów, którzy skarżyli się właśnie na EHS bądź MCS. Badania te sięgają, tak jak powiedziałem wcześniej, lat roku 2005 trwały do roku 2015. Spójrzmy na kolejne slajdy. Większość pacjentów, które przebadaliśmy, ponad 500 skarżyło się na elektrowrażliwość, część na wieloczynnikową nadwrażliwość chemiczną, ale część, 154 osoby tutaj wymienione, skarżyły się na zarówno EHS, jak i MCS. Kolejne elementy na slajdzie pokazują średni wiek i również informacje na temat płci. Co ciekawe, EHS i MCS wydaje się częściej problemem kobiet niż mężczyzn. Na przykład jeśli chodzi o EHS, 344 pacjentki, 177 pacjentów skarżyło się na EHS, jeśli chodzi o MCS, 34 kobiety, porównanie 18 mężczyzn. Jeśli chodzi o oba zespoły razem, 117 kobiet, 37 mężczyzn. Nie badaliśmy dzieci w tym przypadku. W tej chwili pracujemy właśnie nad kolejnym badaniem, które ma właśnie przyczynić się do lepszego rozpoznania tego problemu wśród dzieci, jak i również noworodków. Na razie jeszcze jednakże nie ma ostatecznych wyników tych badań. Jeśli chodzi o kryteria diagnostyczne, kliniczne kryteria, nieobecność znanej patologii, która mogłaby wyjaśniać te objawy, na które skarżą się pacjenci, częste występowanie objawów w obecności fal elektromagnetycznych, potem regresja bądź znikanie tych objawów w przypadku usunięcia promieniowania, jak i potem dalsza ewolucja chroniczna trwała. To są te główne kliniczne kryteria diagnozy, jeśli chodzi o wybranie właśnie pacjentów, których potem objęliśmy badaniami. Dalej bardziej szczegółowo, jakiego typu objawy kliniczne wyróżniliśmy u pacjentów, którzy skarżyli się na elektrowrażliwość EHS. Po pierwsze ból głowy. Dwie kolumny EHS i połączenie EHS i MCS widzimy na tym slajdzie po prawej stronie. Czyli ból głowy to były pierwsze objawy. Ponad 88% pacjentów zwracało uwagę właśnie na bóle głowy w kontekście elektrowrażliwości. Dalej zaburzenia czucia, dysestezja tak zwana. Zaburzenia właśnie związane z czuciem, dotykiem, zmianami skórnymi. Dalej, bóle mięśni. Kolejne objawy, na które skarżyli się pacjenci. Dalej, tak zwana artralgia, jak i otalgia, na które zwracali uwagę właśnie pacjenci.
tak zwane poczucie gorąca gdzieś w okolicach ucha. Bardzo często po korzystaniu z telefonu komórkowego właśnie pacjenci skarżą się właśnie na takie gdyby zapalenie, uczucie ciepła przy uchu, do którego przykładany był telefon komórkowy. Dalej szumy w uszach, kolejne objawy, na które skarżyli się pacjenci. Ponad 60% właśnie wskazyło na ten problem. Dalej nadwrażliwość słuchowa, zawraty głowy, problemy z zachowaniem równowagi. Kolejne objawy, na które zwracali uwagę pacjenci. Kolejny slajd i dalszy ciąg listy objawów. Problemy kognitywne, problemy z uwagą, szybka utrata uwagi. Dalej jakieś problemy z pamięcią. To kolejne, bardzo często dostrzegane objawy. Tutaj wydaje mi się, że to wiąże się z tym, iż rzeczywiście widzimy, że EHS ma duży wpływ na codzienne funkcjonowanie. Rozstrój, często nawet myśli samobójcze wśród pacjentów na ten problem. Niektórzy zwracali uwagę, problem z bezsennością również. 74% EHS, 92% przy połączeniu EHS i MCS. Depresja, zmiany skórne również, na które wielu pacjentów zwracało uwagę, choroby oczu, jakieś objawy lęków, problemy emocjonalne, drażliwość, również depresja, neurologiczne problemy. Czyli długa lista różnych objawów, na które skarżą się pacjenci, którzy dostrzegają u siebie nadwrażliwość, elektrowrażliwość bądź wieloczynnikową nadwrażliwość chemiczną. Ale naturalnie to jeszcze nie koniec, nie wyczerpuje drugiej listy. Jak ta choroba się rozwija? Bez żadnego leczenia sytuacja może być bardzo trudna. Jeżeli wcześniej się leczy i jeżeli unika się pól elektromagnetycznych, może wystąpić pełna regresja, może w całości ustąpić choroba, czy ustąpią wszystkie objawy, ale jak już mówiłem, to się zdarza rzadko, dlatego że ta nadwrażliwość jest chorobą chroniczną, natomiast około 20% może osiągnąć całkowite ustąpienie objawów, jeżeli stosujemy pewne leczenie i całkowite unikanie pól elektromagnetycznych, bo niestety występuje pewne degeneracyjne upośledzenie ośrodkowego układu nerwowego i dla lekarzy, którzy są na sali, to mogę Państwu przypomnieć, że to możemy porównywać z epilepsją, z padaczką. Czyli ta choroba w przypadku tej choroby mogą wystąpić momenty amnezji, takie jak w przypadku epilepsji, ale mamy też inne objawy, więc to jest może nie tyle choroba opisana tak jak Alzheimera, ale pewne stadia tej choroby bardzo przypominają chorobę Alzheimera. Bardzo ważnym problemem w tym momencie jest to, jakie jest upośledzenie kognitywne, czy upośledzenie zdolności do uczenia się i problemy z zachowaniem u dzieci, bo musimy uwzględnić ten problem występujący u dzieci z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, ponieważ dzieci są swoiście czułe, czy swoiście narażone na pola elektromagnetyczne. To nie zostało oficjalnie przyznane, ale jest ogólnie uznawane przez członków Światowej Organizacji Zdrowia. Powód jest taki, że występuje współczynnik absorpcji swoistej, który u dzieci jest wyższy niż u dorosłych. Tu Państwo widzicie po stronie prawej, co się dzieje u dorosłego, a po lewej, co się dzieje u dziecka. A zatem nie ma żadnych wątpliwości, że dzieci są bardzo wrażliwe
na pola magnetyczne, elektromagnetyczne. Po drugie, dzieci są to osoby, u których nadal rozwija się układ nerwowy. I ponieważ on się rozrasta, rozwija, to jak wiadomo, występują pewne czynniki epigenetyczne i problemy epigenetyczne i problemy rozwojowe. To jest właśnie powód, dla którego dzieci szczególnie są narażone na pola elektromagnetyczne. I wreszcie po trzecie, ich czaszki są jeszcze niedojrzałe, więc sama czaszka nie chroni tak dobrze mózgu przed polem elektromagnetycznym. No i wreszcie czas trwania wystawienia na pola magnetyczne przez całe życie będzie dłuższy w przypadku dzieci niż w przypadku dorosłych. Dlatego mamy wiele powodów, dla których uważamy, że dzieci są priorytetem i mają priorytet, jeżeli chodzi o ich ochronę na chwilę obecną. I ogólnie uznane poziomy referencyjne nie chronią dzieci. Ja jako naukowiec nie mogę przyjąć obecnej sytuacji w tym zakresie, w jakim są nieprawidłowe poziomy referencyjne i wcale nie jestem na świecie osamotniony. Bardzo, bardzo wielu naukowców w Stanach Zjednoczonych i w Europie uważa to samo. Tylko niestety to przesłanie naukowe jest odrzucane. Jest zaprzeczanie naszych wyników badań, kiedy bierze się pod uwagę sprawę, stronę gospodarczą, ekonomiczną i aspekty polityczne tego. Zatem zapobieganie, bo leczenie nie wystarczy, konieczne jest zapobieganie, czyli unikanie pól elektromagnetycznych. I teraz musimy po pierwsze zrozumieć, co się dzieje. Pan profesor Szaszard mówił o problemie anten i masztów stacji bazowych telefonii komórkowej, ale co jest najważniejsze, to korzystanie z telefonów komórkowych i z telefonów bezprzewodowych. I to wyraźnie wykazano, że jeżeli państwo używacie komórki przez godzinę dziennie albo rozmawiacie państwo więcej niż przez godzinę przez telefon komórkowy codziennie, to może u państwa wystąpić nadwrażliwość elektromagnetyczna. Dlaczego? Jeszcze mamy inne pola. Wi-Fi wygląda na to, że tutaj mniejszy procent. Natomiast u 30% pacjentów nie mamy wiedzy o tym, jakie to źródło elektromagnetycznych fal wywołuje u nich tę chorobę. Kolejne zagadnienie, które trzeba rozważyć, to są metalowe plomby u pacjentów. Otóż plomby metalowe u pacjentów zwiększają toksyczność pól elektromagnetycznych, więc musimy rozważyć tę sprawę. I jeżeli chodzi o problem zdrowotny, to jest to cicha epidemia. Jest to coś, o czym nie słyszymy we Francji, ale to rodzi bardzo wiele problemów społecznych, dlatego że ci ludzie tracą pracę. Oni się rozstają ze swoimi małżonkami, muszą się wyprowadzić, muszą zmienić miejsce zamieszkania. Najczęściej wywołuje to depresję. W tym momencie wygląda na to, że chorobowość nadwrażliwości elektromagnetycznej prezentuje się tak. Mamy dane gdzieś z 2006 i nie wiem, czy tak będzie w przyszłości, ale liczba pacjentów z nadwrażliwością elektromagnetyczną rośnie na całym świecie. W Europie wynosi ona, chorobowość wynosi
od 2 do 10%. W Stanach Zjednoczonych mamy podobną chorobowość, na przykład w Kalifornii. Zatem mamy do czynienia z cichą epidemią. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy jasnych zaleceń, co w tej sprawie zrobić. Są pewne indywidualne zalecenia, które bym chciał Państwu przedstawić. Czyli korzystanie z komórek przez dzieci powinno być zakazane. Żadnego narażenia na pola elektromagnetyczne w czasie ciąży, dlatego że płód ma jeszcze wyższą wrażliwość. To dotyczy nie tylko komórek, to dotyczy również Wi-Fi, na które nie powinny być narażone kobiety w ciąży. W przypadku dorosłych nie więcej niż 20 minut narażenia dziennie. 20 minut to jest zaproponowana przez operatorów telekomunikacyjnych ilość, czyli próg, ale ludzie tego nie przestrzegają. Kto przestrzega tego, żeby tylko przez 20 minut dziennie rozmawiać przez komórkę? Więc potrzebujemy podwójnej jak gdyby polityki zasad, jeżeli chodzi o zdrowie. Nie może być anten stacji bazowych telefonii komórkowej wokół szkół i wokół szpitali. To jest absolutnie kluczowe. Nie może być w szkołach żadnych iPadów. Trzeba wprowadzić zakaz korzystania przez uczniów z komórek w szkole. Trzeba zmniejszyć standardowe wartości referencyjne, czy limity referencyjne. W tym momencie grupa światowych naukowców będzie negocjowała z Światową Organizacją Zdrowia na temat obniżenia tych poziomów referencyjnych, czy akceptowanych poziomów. Już w zeszłym roku w Genewie o tym rozmawiałem z WHO. Jest to bardzo trudna rozmowa, jak sobie możecie Państwo wyobrazić, dlatego że jest ogromny nacisk ze strony przeróżnych lobby. Wydaje mi się, że teraz już lekarze, w ogóle świat medyczny, mają pewien obowiązek etyczny, żeby przekonać władzę, że istnieje rzeczywisty problem, który dotyczy nie tylko dzieci. Wydaje mi się, że o czym my w tym momencie negocjujemy ze Światową Organizacją Zdrowia, to jest o tym, żeby nadwrażliwość elektromagnetyczną uwzględnić w międzynarodowej klasyfikacji chorób, tak aby nadwrażliwość elektromagnetyczna była uznawana za rzeczywistą jednostkę chorobową, rzeczywiste zaburzenie patologiczne. Jest przed nami bardzo wiele pracy. Jeżeli Państwa interesuje, co robimy i co zrobiliśmy, to mamy tutaj przedstawione strony internetowe. Niestety one są w języku francuskim, chociaż częściowo są przetłumaczone na angielski.